43 lata temu byłem na Widzewie, jak wygraliśmy 2-0. A jak dzisiaj będzie? Postawiłem u Buków, że będzie remis. No 2-0 na pewno. No. A kto strzeli? Zawodnik Wigier. Mackiewicz? Na pewno. Kto jeszcze strzeli? Może Adamek gdzieś? No, może postara. Jaki będzie wynik? 2-0. Na Wigier? Tak. Będzie 2-1 dla Wigier. Mam nadzieję, że Wigry suwałki. Trzymam mocno kciuki. Czy ty masz szans? Nie, myślę, że nie. Wyjedzie z punktami dzisiaj? Nie, niestety nie. Znaczy niestety dla nich, dla nas na szczęście nie wyjedzie z punktami. Bramki do Wigier, tak? Dokładnie. Myślę, że będzie 3-0 albo 4-1. Dużo bramek. Można przejść do przedstawicieli przedszkola. I to już 13. Adam Ruda, prezentuje do spotkania. Jakub Krzyżakowski, drużyny Zbigniew Kowalewski, lekarzem Krzysztof Górnik. Dobra, widzę punkt! No, wiedzieliśmy, że to miejsce Widzewa nie odzwierciedla tego tak naprawdę jak grają, bo uważam, że w pierwszej połowie do strzelania bramki grali lepiej od nas. Tak to z ławki wyglądało. No, uważam, że ta bramka na 1-0 na pewno nam dużo pomogła, wtedy zaczęliśmy trochę lepiej grać. I niestety, ale praktycznie cały czas zaczynamy źle te drugie połowy, tak? I tracimy bramkę zaraz po rzucie karnym, ale uważam, że podnieśliśmy się z tego i fajnie, że wygraliśmy tak, bo u siebie ostatnio przegrywamy, praktycznie wszystko, remisujemy, także 3 punkty u siebie na pewno ważne. No, tak czasami bywa, że ci co grają kiedyś strzelają bramki właśnie przeciwko temu klubowi, w którym kiedyś grali, tak? I w tym przypadku tak się stało. No cóż, no, teraz gram w Wigrach i walczyłem o to, żeby Wigry wygrały. Na początku chciałem trenerowi pogratulować 3 punktów. Wydaje mi się, że jak na drużynę, która ma sił na 60 minut, to zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. Mieliśmy swoje szanse do strzelenia bramki, nie wykorzystaliśmy i dlatego wracałem bez punktów. No, muszę powiedzieć, że bardzo cieszymy się z 3 punktów na własnym boisku, przy tak pięknie zapełnionym stadionie.
Myślę, że kibice są zadowoleni nie tylko z naszego zwycięstwa, ale też i z dobrych momentów w grze. Było ich sporo. Naszą bolączką zawsze były drugie połowy i ta druga połowa, no tutaj wypadliśmy zupełnie lepiej niż w ostatnich meczach i to jakby zadecydowało o tym, że udało nam się wygrać w trudnym spotkaniu, bo były momenty rzeczywiście trudne, zwłaszcza początki pierwszej i drugiej połowy, w którym tam traciliśmy bramki albo Lizek miał sytuację, szczególnie po stałych fragmentach gry. No, ale szczęśliwie się skończyło, zdobyliśmy 3 punkty i już myślimy o następnym spotkaniu z Miedzią Lubelską.